Wszechmogący Wieczny Boże, pobłogosław ten głaz wykonany ku czci marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na pamiątkę jego powrotu do ojczyzny. Niech będzie on dla podobnych znakiem miłości ojczyzny. W 52 lata od tamtego wydarzenia w pobliżu góralskiej wioski Chochołów postawiono ten oto głaz. Upamiętnia on człowieka, który po klęsce wrześniowej 1939 roku został osądzony najsurowiej i bezlitośnie. Był czas, kiedy jego postać próbowano wymazać ze świadomości historycznej Polaków. Pseudonim Śmigły przybrał w szeregach Strzelca jako student Uniwersytetu i Akademii Sztuk Pięknych. Po wybuchu I wojny światowej był wprzód dowódcą 1 batalionu, później 1 pułku 1 brygady Legionów Piłsudskiego i zdobył jego zaufanie. W czasie jego uwięzienia w Magdeburgu objął Naczelną Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej, POW. Po odzyskaniu niepodległości pozostał w wojsku. Odznaczył się w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Po śmierci Piłsudskiego w roku 1935 został generalnym inspektorem polskich sił zbrojnych. W lipcu 1936 roku ukazał się okólnik rządowy stwierdzający, że jest on pierwszą osobą po prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie tego roku otrzymał marszałkowską buławę. W czasie mobilizacji 28 sierpnia 1939 roku zostałem powołany do służby wojskowej i o dziwo czekał na mnie mój dowódca kompanii szkolnej z Grudziądza, kapitan Malion, który jak mnie zobaczył, od razu wezwał mnie do siebie i mówi, będziesz ze mną. W ten sposób dostałem się do osobistej ochrony Naczelnego Dowództwa, no a tym samym Śmigłego Rydza. Bardzo często go widywałem. Marszałek był człowiekiem bardzo zajętym wtedy. 1 września na Polskę od zachodu uderzyła prawie 2-milionowa armia niemiecka, uzbrojona w 3000 czołgów i ponad 2000 samolotów. Polska mogła jej przeciwstawić niecały 1 000 000 żołnierzy, 266 czołgów i 400 samolotów, w większości przestarzałych. Już od pierwszego dnia wojny widoczne było, że bez szybkiej pomocy zachodnich sojuszników Polska nie sprosta tej miażdżącej przewadze. Anglia i Francja zażądały od Niemiec przerwania agresji na Polskę i wycofania wojsk z jej terytorium. A gdy Berlin nie spełnił tego ultimatum, oba państwa 3 września wypowiedziały wojnę Niemcom. W Warszawie przyjęto tę wiadomość z entuzjazmem, licząc na radykalną zmianę w wojnie. Niestety, na froncie zachodnim nie działo się nic, poza pozornymi ruchami alianckich wojsk, co rychło nazwano śmieszną wojną. Tymczasem w Polsce sytuacja stawała się coraz krytyczniejsza. Już 4 września rozpoczęła się ewakuacja rządu i Naczelnego Dowództwa z Warszawy do Lublina i Brześcia. Drogi były pełne cofających się wojsk i cywilnych uciekinierów. Szliśmy na wschód, przegrupowania mówili jedni. Jedni mówili, że przegrupowanie nastąpi w Rumunii, że Rumunia jest krajem sprzymierzonym, że stamtąd uderzymy na Niemców, że w międzyczasie wejdą Anglicy, Francuzi do wojny. Śmigły-Rydz nie miał kontaktu z armią. Nie wiem dlaczego. Opracowywany od wiosny 1939 roku z polecenia naczelnego wodza Plan Z, w razie wojny z Niemcami stawiał wojsku zadanie przyjęcia boju już u samych granic. W drugim etapie planowano odskok armii polskich na linię ostatecznego oporu, którą miano utrzymać do wejścia w akcję wojsk Francji i Anglii. Przygotowano jako tako tylko pierwszą fazę planu. Reszty już nie zdążono dokończyć. Wskutek czego działania obronne były w znacznej mierze improwizacją podejmowaną na niższych szczeblach dowodzenia. Równocześnie brak w strukturze dowodzenia szczebla pośredniego pomiędzy naczelnym wodzem a dowództwami armii przy dotkliwym braku łączności spowodował paraliż decyzyjny.
Ja nie byłem oficerem, ale ja sądziłem, że tutaj jest coś nie w porządku. Że ja będąc w ochronie tego naczelnego dowództwa, wyczułem, że tego dowództwa nie ma. Dla mnie to nie istniało. Dla mnie to była po prostu zwykła ucieczka z miasta do miasta, z bombardowania pod bombardowanie. 16 września w obliczu coraz gorszej sytuacji militarnej w sztabie naczelnego wodza podjęto plan zorganizowania obronnego przyczółka wojsk polskich na Pokuciu, w czworoboku zamkniętym liniami Dniestru, Styru i granicy rumuńskiej. Dramat marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza rozpoczyna się 17 września 1939 roku. W tym oto pamiętnym dniu był on naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych. Od przeszło 2 tygodni zmagających się z najazdem hitlerowskim i zdradziecko zaatakowanych od wschodu przez armię sowiecką. Brzemię odpowiedzialności za bój i klęskę osamotnionej Rzeczypospolitej to tło późniejszych decyzji i tragicznego losu marszałka. Już w sierpniu 1939 roku Stalin z Hitlerem podpisali tajny protokół wraz z własnoręcznie zakreśloną mapą, przewidujący zajęcie i wspólny rozbiór Polski. Gdy więc 17 września wojska sowieckie wkroczyły od wschodu do Polski, rząd i sztab naczelnego wodza znajdował się w rejonie Kołomyi, Kosowa i Kut. Tam też o godzinie 16 odbyła się ostatnia narada z udziałem prezydenta Mościckiego, marszałka Śmigłego Rydza, premiera generała Składkowskiego i ministra spraw zagranicznych Beka. Na wkroczenie w granice Polski Armii Czerwonej zareagował Rydz Śmigły rozkazem do wojsk i wiadomości aliantów, w którym stwierdził fakt sowieckiej agresji. Kierowany jednak realną oceną sytuacji, zakazał walki z oddziałami radzieckimi, chyba że w przypadku rozbrajania lub otwarcia sobie dróg odwrotu. Myśmy wiedzieli już 16, że będziemy przekraczać granice, że toczą się rozmowy gdzieś z rządem, gdzieś z Rumunami, gdzieś jakaś delegacja rumuńska miała się spotkać i będziemy przekraczać granice. W obliczu bezpośredniego zagrożenia prezydent, rząd i naczelny wódz w nocy z 17 na 18 września przekraczają most graniczny na Czeremoszu. W ślad za nimi przez 3 następne dni do Rumunii przechodzą tłumy uciekinierów i ponad 25 tysięcy żołnierzy. Były tragedie, były wypadki odbierania sobie życia przez starszych stopniem wojskowych oficerów. Ja byłem zatrzymany nawet, gdzie widziałem, jak pułkownik jakiś odebrał sobie życie, który leżał z rewolwerem w ręku jeszcze, prawda, przy tym. Planowano przez Rumunię i port w Konstancji dostać się do sojuszniczej Francji, by stamtąd prowadzić dalej walkę z najeźdźcą. O tej dramatycznej sytuacji i swoich rozterkach w rozmowie z Melchiorem Wańkowiczem już w Rumunii Śmigły Rydz tak powiedział. Mówią, że jestem tchórzem, że uciekłem. Miałem 3 rzeczy do wyboru. Jedną – walczyć, drugą – odebrać sobie życie, trzecią – pójść do niewoli. Walczyć. Nie miałem więcej jak pół kompanii. To znaczy skierować z pistoletami na czołgi oficerów sztabowych, dorobek 20-lecia, teraz tak potrzebny. Odebrać sobie życie. To znaczy stwierdzić przegraną. Lecieć do Warszawy? Za nic w świecie nie chciałbym dostać się do niewoli. Sądziłem, że wojska przejdą do Francji. Były nawiązane kontakty. Ach, ten nieszczęsny droit de passage. Jak myśmy przyjechali do Czerniowic, to była noc. Było ciemno, stoły były rozstawione na ulicach, na placach, jedzenie było na tych stołach. Wielu ludzi mówiło po polsku. Myśmy ze Śmigłym Rydzem dopiero zobaczyli się w Czerniowcach na stacji kolejowej. Było ogromne zdenerwowanie. Tam, proszę pana, był niepokój po prostu. Nikt nie wiedział, gdzie jedzie, po co jedzie, na co jedzie, co będzie, jak będzie, kiedy będzie. Dochodziły tylko, powiedzmy, słuchy, że jednak całą winę internowania Wojska Polskiego i rozbrojenia ponosi Beck.
Inżynier Karol Wędziagolski, osobisty sekretarz Śmigłego Rydza, był wówczas na peronie. Kilku ministrów zbliżyło się do marszałka, już wsiadającego do wagonu, by go pożegnać. Stałem tuż za marszałkiem, gdy on zwrócił się do ministra Beka i ostrym głosem, zbliżonym do stłumionego krzyku, powiedział: Pan mnie oszukał, panie ministrze. I nie podając Bekowi ręki, wszedł do wagonu. Tymczasem uderzały w niego jeden cios po drugim. Był świadkiem rozbrajania swoich żołnierzy. W Czerniowcach, w wagonie podstawionego przez Rumunów pociągu, zrozumiał, że od tej chwili jest dany wyłącznie na cudzą łaskę i niełaskę. Jego wagon odczepiono od reszty wagonów rządowych i skierowano na południowy zachód do miejscowości krajowej. Prezydent znalazł się w Bikas, rząd w Slanie. Stało się jasne, że Rumuni świadomie rozdzielili naczelny zespół Polski. I pod naciskiem niemiecko-sowieckim, ale także francuskim, nie zamierzają dotrzymać obietnicy o swobodnym przejeździe przez swoje terytorium. Zaczęło się internowanie. Adiutant marszałka, major Jerzy Krzeczkowski, tak wspomina tamten moment. Po przybyciu do Krajowej w dniu 19 września zostaliśmy skierowani do dużej, niezamieszkałej rezydencji położonej w centrum miasta, tak zwanego Pałacu Michałowicza. Ta nasza rezydencja była strzeżona przez liczne posterunki policji. W holu urzędował komisarz i dyżurni agenci sygurancy. Halo, halo, uwaga, uwaga! Tu Polskie Radio Warszawa! Tu Polskie Radio Warszawa! Marszałek opracował tutaj swój ostatni rozkaz do walczącego w kraju wojska. Do generała dywizji Rumla, dowódcy obrony Warszawy. Dziękuję panu generałowi z obrony Warszawy oraz wszystkim podległym mu oficerom i żołnierzom za bohaterską obronę Warszawy. Warszawa winna się bronić tak długo, jak długo starczy zapasów żywności i amunicji. Śmigły Rydz, marszałek. Po ulokowaniu nas w koszarach na drugi dzień normalnie czujemy się do obowiązku, że jesteśmy powołani do ochrony naczelnego dowództwa. Z obowiązku tego nikt nas nigdy nie zwalniał. Więc ja zbieram tych dwóch swoich ludzi, w dwójkach właściwie, idziemy chodnikiem, bo nie mamy żadnej broni. Jesteśmy rozbrojeni przecież. Mamy jedynie pasy. Rumuni zostawiali nam pasy. Podchodzimy pod pałac i agenci nas zatrzymują. W ogóle są zdziwieni, jakieś polskie wojsko tu przychodzi i pytają się, co my tu robimy. No mówimy, że jesteśmy żandarmy polskimi z osobistej ochrony. Ale skąd, mówi, tu jest siguranca, tu jest zupełnie inne, mówi, wyjdziecie do koszar, wyjdziecie do obozu. Mimo rumuńskich wysiłków izolowania marszałka, Śmigły nie rezygnuje z działalności politycznej. 1 października pisze list do nowo mianowanego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Władysława Raczkiewicza. Bardzo rad jestem, że właśnie na pana spadł ten ciężki obowiązek. Ograniczam się do gorących życzeń. Proszę o przyjęcie oddawcy tego listu Piaseckiego, który opowie o sytuacji tutaj. Pamiętajcie o wojsku tutaj i na Węgrzech. W tym czasie na terenie Rumunii w 32 obozach internowanych było prawie 20 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 800 wyższych oficerów. Sikorski w porozumieniu z Paryżem organizował ich ewakuację do tworzącego się Wojska Polskiego we Francji. Jak bardzo sprawa ta leżała na sercu Śmigłemu, świadczy jego list z 7 października, w którym między innymi pisze. Do Francji trzeba wysłać oficerów. W tym wypadku rozstrzygającym momentem nie jest stosunek generała Sikorskiego do mnie, a interes Polski. Tymczasem należałoby wyjaśnić, dlaczego Śmigły Rydz, chwycony w potrzask, odcięty od kontaktów z krajem i wydarzeń rozgrywających się w Europie, nie próbował ucieczki z Krajowej. Tym bardziej, że leżała ona na szlaku ewakuacyjnym polskiego żołnierza do Francji. Dzisiaj już wiemy, że zadecydowało o tym spotkanie marszałka z szefem francuskiej misji łącznikowej w Polsce, generałem Farid. Spotkanie zorganizowane
na łódce, na środku tego oto parkowego stawu. W poufnej rozmowie Fari oświadczył Śmigłemu, iż jego ucieczka z Rumunii mogłaby niesłychanie skomplikować i tak już trudną międzynarodową sytuację rządu i zahamować trwającą wciąż ewakuację internowanych w Rumunii i na Węgrzech żołnierzy Wojska Polskiego do tworzącej się we Francji armii. Tymczasem pomoc w wyjeździe z Rumunii do Francji uzyskał generał Władysław Sikorski, polityczny oponent Śmigłego Rydza, dla którego marszałek we wrześniu 1939 roku nie znalazł przydziału w broniącej się armii. Dla francuskiego ambasadora Leona Noela i generała Louisa Fauriego Sikorski był zdecydowanym kandydatem na szefa mającego powstać w Paryżu polskiego rządu. Uwięziony w Krajowej, w tym oto pałacu, marszałek przestał być formalnym następcą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim desygnowany przez ustępującego ze swojej funkcji profesora Ignacego Mościckiego, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Kwirynale, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, a później Władysław Raczkiewicz. Odizolowany w Rumunii rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego, nie mogąc pełnić dłużej swych obowiązków, podał się do dymisji. W Paryżu powstał nowy rząd pod przewodnictwem generała Władysława Sikorskiego. Rozgoryczone wrześniową klęską społeczeństwo polskie nie mogło wybaczyć naczelnemu wodzowi, że uszedł z pola walki. Reakcje uczuciowe społeczeństwa były niesłychanie gwałtowne, jednoznaczne i zdecydowane. Najdobitniejszy wyraz tym odczuciom dał Marian Hemar w szeroko kolportowanym wówczas wierszu do generała. Wicher targa rumuńską nocą. Próżno oczy i uszy zakryjesz, to upiory do okien łomocą. Generale, my polegli, ty żyjesz? Niech pan oczy i uszy zasłoni, niech pan w oknach zaciągnie firanki. Bo tam stoją żołnierze bez broni, tak jak wyszli na niemieckie tanki. Bo tam stoją warszawscy cywile, którzy z szarej warszawskiej ulicy uczynili polskie Termopile, gdy pan uniósł głowę ze stolicy. Jeżeli chodzi o całą emigrację polską, cywilną i wojskową, to ja mogę dzisiaj stanowczo, bo pamiętam to doskonale, że ludzie byli podzieleni jednak, że nie była większa może część przeciwko Śmigłemu Rydzowi, że jednak ludność uważała, że Śmigły Rydz, nie dostając się w ręce Niemców, postąpił właściwie. W połowie października 1939 roku przeniesiono marszałka do zagubionej w Alpach Transylwańskich górskiej wioski Dragoslawele w pobliżu Kimpulungu. Jako nowe miejsce internowania wyznaczono mu letnią rezydencję patriarchy kościoła rumuńskiego i byłego regenta Rumunii Mirona Hristo. W tej willi w Dragoslawele rozegrał się już ostatni akt pozbawienia Śmigłego najwyższych godności państwowych i wojskowych. W tym samym czasie na terenie Francji odradzała się Armia Polska. Kwestia jej naczelnego dowództwa była najpilniejszą z dyskutowanych przez elity nowej władzy politycznej i wojskowej. Trwające dysputy i spory spowodowały, że prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zdecydował się wysłać do Dragoslawele specjalnego emisariusza. 27 października z listem prezydenta do Śmigłego, żądającym ustąpienia z funkcji naczelnego wodza, przybywa do Dragoslawele major Zygmunt Borkowski. Rozmowa odbyła się w gabinecie na piętrze bez świadków i trwała około godziny. Była ona trudna i przykra. Miałem przykry obowiązek dać do zrozumienia memu rozmówcy, że rozżalenie żołnierzy po klęsce wrześniowej kieruje się w znacznym stopniu przeciw jego osobie. Zadawał mi wiele pytań, ale czułem wiejący od niego chłód przygnębienia. W końcu powiedział mi, że mam czekać na odpowiedź. Suchy i urzędowy wręczył mi zapieczętowaną kopertę. Zgodnie z otrzymaną w Paryżu rozkazem zapytałem, co ta koperta zawiera.
skomunikował mi, że wyniósł prośbę o zwolnienie go ze stanowiska naczelnego wozu. I wtedy ja, będąc w Kempu Lungmuściel, zacząłem mieć kontakt z powrotem z doktorem podpułkownik Cięciara. On czasami w mundurze chodził, czasami po czym innemu chodził. Później przyjechał pułkownik Najsarek. Później był ten Krzeczkowski Jerzy, to był major, to był osobisty adiutant Śmigłego. I był doktor ten Wende, Zygmunt chyba on miał na imię, już nie pamiętam. To była ta grupka ludzi, która była w tej willi w Dragoslawle. Złożenie przez Śmigłego rezygnacji z funkcji naczelnego wodza nie zadowoliło jego przeciwników politycznych. 2 stycznia 1940 roku w Angers podczas tajnego posiedzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej minister Jan Stańczyk zgłosił niezrealizowany jednak wniosek w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków byłego rządu. Rząd poczyni zarządzenia celem 1. Stawienia przed właściwy sąd wojskowy Edwarda Rydza Śmigłego, marszałka Polski, byłego głównego inspektora sił zbrojnych za a. zaniedbania w służbie, których następstwem było nieprzygotowanie armii do ciążącego na niej zadania obrony kraju. B. Zaprowadzenie działań wojennych w sposób, który przyspieszył niepomyślny obrót operacji wojskowych. C. Za dezercję poza granice kraju w czasie toczących się działań wojennych. W tym ciężkim okresie oddział marszałku zapał do pędzla. Zaczął malować z prawdziwą pasją. Szkice, akwarele i olejne obrazy. Powstaje poważny zbiór portretów i krajobrazów miejscowych. Resztę wolnego czasu poświęcał marszałek opracowaniu obszernego sprawozdania ze swojej działalności w okresie przedwojennym, studiowaniu rozwoju sytuacji aktualnej, lekturze i rozmowom. Od czasu do czasu pisał listy i wiersze. Odeszli. Tylko dwóch lub trzech z całego tłumu pozostało. Nie skarżę się, że ich tak mało. Tamtych zaś żegna drwiący śmiech. Nie pragnę ani serc, ni dusz, ani pociechy nieprzyjaźni. Opancerzyłem się w tej kaźni, oskorupiłem się wśród burz, przez które mnie prowadzi Bóg. I Jego tylko zmiłowania proszę, gdy duch się czasem skłania, dążąc do końca swoich dróg. Wśród takich okoliczności nastrojów, odcięty od świata, unieruchomiony, pozbawiony wszelkich godności Śmigły, doczekał się upadku Francji, wkroczenia Sowietów na Bukowinę i do Bezarabii, abdykacji króla rumuńskiego Karola i wkroczenia wojsk niemieckich do mocno sfaszyzowanej wtedy Rumunii. Ucieczka z Dragoslawele stała się jedynym wyjściem z pułapki. Niewątpliwie głównym architektem i sprężyną tego ryzykownego przedsięwzięcia był inżynier Julian Piasecki. Do wojny podsekretarz stanu w Ministerstwie Komunikacji. Od momentu internowania marszałka w Rumunii, jego mąż zaufania, doradca i łącznik z zewnętrznym światem. Chodziło mi o to, aby nie dać pogrzebać imienia marszałka Polski. Nie dać go zdławić gdzieś na ślepym torze. Krążąc od Paryża do Bukaresztu w nieustannych rozmowach z naszymi i obcymi, upewniłem się, że żadna pomocna ręka nie wyciągnie się do wygnańca w Dragoslawele. Wojna zaciągała się na długo. Zarządzenia Sikorskiego wobec wszystkiego, co wiązało się z imieniem Piłsudskiego, obudziły we mnie postanowienie, by Śmigłego skłonić do powrotu do Polski i włączyć w toczącą się w niej walkę o niepodległość. Mieszkając w Kempu Lungu, myśmy nie mieli żadnego z góry przeznaczonego zadania. Po prostu byliśmy tylko po to, że jak będzie potrzeba, to nas użyją do czegoś. Byliśmy zawsze gotowi do usług. Ucieczkę marszałka z Rumunii przygotowywał od grudnia 1939 roku podpułkownik Romuald Najsarek, komendant obozu internowanych żołnierzy polskich w Kempu Lungu. Przygotowania przyspieszono po tajemniczym nocnym napadzie na willę marszałka, w czasie którego sprawca został przebity bagnetem przez wartownika.
Od tego czasu szofer marszałka Henryk Kutnik sypiał z szablą pod drzwiami willi. 15 grudnia 1940 roku dla niepoznaki ubraliśmy marszałka w kombinezon samochodowy i rumuńską czapkę barankową. Gdy mrok wieczorny ogarnął świat, przyprowadziłem marszałka przez kuchnię na drugą stronę domu. O kilkanaście metrów od drzwi kuchennych trzeba się było przedostać przez druty kolczaste w przygotowanym miejscu. Potem zejść po dość stromym zboczu do rzeki i przekroczyć ją w brud w butach rybackich złożonych w umówionym miejscu w lesie. Po przejściu drutów marszałek uścisnął po raz ostatni moją rękę i znikł samotnie wśród mroków wieczoru i lasu. To ja osobiście pamiętam te gumowe buty. To był taki śmiech w Kimpulungu, jak ten Kutnik te gumowe buty wkładał do samochodu swojego, bo myśmy to z Grzesiem kupili gdzieś tam w Kimpulungu, te gumowe rybackie, takie buty. Mówimy, że Śmigły będzie w tym chodził na ryby. Dopiero po 3 dniach władze rumuńskie odkryły ucieczkę. Nagłe zniknięcie Śmigłego wzbudziło zainteresowanie w Europie. Zaskoczyło nieprzyjemnie polski rząd emigracyjny w Londynie, który co prawda też pragnął ucieczki byłego naczelnego wodza, ale tylko po to, aby go izolować w odległej brytyjskiej kolonii. Polecono więc wszystkim polskim placówkom dyplomatycznym poszukiwać jego śladów. Tropiło go także gestapo. Ja się dowiedziałem po ucieczce w ten sposób. Przyjechał Grzesiu i mówi: wszyscy uciekają z Kimpulungu. Śmigłego nie ma. Tymczasem marszałek w towarzystwie pułkownika Romualda Najsarka i pułkownika Koguta Wyrywińskiego bez przeszkód dojechał do granicy. Przekroczył ją, prowadzony przez przemytnika, i dotarł do leżącego po węgierskiej stronie Segedu. Tu czekał na niego major rezerwy Bazylii Rogowski, znany powszechnie jako Bazio, ekslegionista, do wojny wicewojewoda tarnopolski. Straciwszy wszystko, Śmigły utracił również swoją tożsamość. Granicę rumuńsko-węgierską przekroczył pod przybranym nazwiskiem. W Budapeszcie przeobraził się w Stanisława Kwiatkowskiego, profesora Polskiego Gimnazjum ze Lwowa. Później Stanisława Rogowskiego, rzekomo uprawiającego ten sam zawód. Odtąd aż do końca życia, a nawet jakiś czas po śmierci, Śmigły nie wróci do swego prawdziwego nazwiska i bojowego pseudonimu. Grudnia 1940 roku Śmigły dociera do Budapesztu. Pierwszą noc spędził u Rogowskiego w jego mieszkaniu na Molnar Utca 53. Później dla lepszej konspiracji na polecenie Piaseckiego marszałek zmienia dwukrotnie lokale, by w końcu zamelinować się w ustronnej willi na odległym przedmieściu Budapesztu u hrabiny Marenci, wdowy po węgierskim generale i krewnej admirała Hortiego. Życie w domu pani Marenci ułożyło mu się dość przyjemnie. Trochę malował, to znów czytał książki. Gdy była ładna pogoda, chętnie wychodził na przechadzki z panią Marenci lub jej synem, lub którymś z nas, gdy przyjechaliśmy go odwiedzić. Kiedy się dowiedział, że grywamy w szachy, bardzo się ucieszył i prosił o zakupienie kasety z szachami, jak również podręcznika rozgrywek, które studiował w chwilach samotności. A jednak cały czas istniało poważne niebezpieczeństwo zdekonspirowania marszałka. Był przecież postacią znaną, również tu na Węgrzech. Hrabina Marenzi po sposobie zachowania swojego gościa poznała, iż nie jest on profesorem gimnazjalnym, za którego się podawał. Zidentyfikowała go w oparciu o fotografie w starych numerach Światowida. W tej sytuacji najbliższe otoczenie marszałka zdecydowało, iż powinien on na pewien czas opuścić Budapeszt. Przerzucono go nad Balaton. Prawie rok mieszkał kolejno w Balaton Feldwar, Balaton Zamarti i Santot. Tu odpoczywał. Dużo malował i pisał wiersze. Pisał również obszerny elaborat nakreślający granice politycznej odpowiedzialności
za wybuch i rezultaty wojny 1939 roku. Jak wspomina Rogowski, tu marszałek zwierzył mu się z zamiarów i planów na przyszłość. Pewnego razu na spacerze powiedział mi: teraz wybrałem drogę nie na zachód, lecz do Polski. Tam nasze miejsce i tam pójdziemy, a nasze doświadczenia z POW jeszcze się Niemcom dadzą we znaki. Dowiedziałem się, że z marszałkiem uzgodniono nazwę organizacji OPW, Polski Walczącej. Jako znak organizacji przyjęto rysunek otwartej księgi z położonym na niej mieczem. Znak ten był potem popularny w kraju z prasy podziemnej OPW. Gdy zeszliśmy już do spraw organizacyjnych, Piasecki z satysfakcją opowiadał mi, że robota rozwija się świetnie. Znalazło się bardzo dużo wartościowych ochotników i wciąż przybywają nowi. A pokaźna liczba poszła już do kraju na przygotowanie roboty, także ci, którzy teraz idą, znajdują w kraju od razu punkty zaczepienia. W tej budapeszteńskiej kawiarni bywał Śmigły Rydz. Atmosfera kawiarni towarzyszyła konspiracji polskiej na Węgrzech od pierwszej chwili jej powstania. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, iż długie dyskusje polityczne przy kawie i lampce węgierskiego wina były jedynym zajęciem przebywających tu polityków i konspiratorów. Oprócz Warszawy, Budapeszt był drugim co do wielkości ośrodkiem polskiej konspiracji na terenie okupowanej Europy. Tu krzyżowały się najważniejsze szlaki emisariuszy. W 1939 roku rozpoczęła działalność ekspozytura oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. W styczniu 1940 powstała baza łącznikowo-wywiadowcza nr 1 o kryptonimie ROM. W maju zorganizowano placówkę politycznej łączności z krajem, w której skupieni byli wszyscy przebywający tu politycy polscy. Również tutaj szukano winnych za wrześniową klęskę. Pełno było dyskusji i swarów. Atmosfera nagonki na sanatorów towarzyszyła wszystkim podejmowanym działaniom. Do takiego Budapesztu przyjeżdżał Śmigły Rydz. W czerwcu 1941 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Związek Sowiecki. Sprzymierzone z nimi Węgry również wypowiedziały Sowietom wojnę. To zdecydowało o przyspieszeniu decyzji o powrocie do kraju. Ostatnie 3 tygodnie przed powrotem do okupowanej Polski Śmigły spędził w Budapeszcie, w dobrze sobie znanym lokum u generałowej Marencji. Akcję przygotowywało ścisłe grono współpracowników. Pułkownik Jan Ziętarski, major Józef Lebedowicz, pseudonim dr Gall, Julian Piasecki i Bazyli Rogowski. Sporządzono lewe dokumenty na nazwisko profesora Adama Zawiszy. Przerzut przez dwie granice miał poprowadzić Stanisław Frączysty, kurier ZWZ, ale oczywiście bez powiadomienia swojej organizacji. Jak ta podróż marszałka z Budapesztu do Warszawy się odbyła? Chyba pan jest ostatnią osobą, która może mi to opowiedzieć. No ja będąc kurierem na trasie Warszawa-Budapeszt częstokrotnie przeprowadzałem nawet ludzi. W ten czas z organizacji obozu Polski Walczącej. Kiedy przyprowadziłem do Polski z Budapesztu księdza dziekana Antoniego Zapałę i zawiozłem go do Krakowa, kiedy wróciłem do Budapesztu, to w ten czas Julian Piasecki i Józef Lebedowicz powiedzieli mi, że kiedy pójdę teraz do kraju, zabiorę z sobą bardzo kogoś ważnego, o którym mi się nawet nie śni.25 października 1941 roku około godziny 14 Śmigły, Ziętarski oraz Piasecki przyjechali 2 taksówkami na dworzec kolei. Tu czekał już na nich dr Gall, który wręczył bilety kolejowe Frączystemu. W przedziale siedziała młoda Węgierka, Margitka. Dołączył też Bazyli Rogowski. Tuż przed odjazdem pociągu doszło do niespodziewanego incydentu. Oto w wagonie pojawili się przełożeni organizacyjni Frączystego, Wacław Felczak i Paweł Zalewski. Piaseckiego rozpoznali, Rogowskiego, natomiast marszałek siedział tak trochę bokiem, był zakryty gazetą, więc ci moi przeciwnicy nie rozpoznali go. Tylko tyle było, że Piasecki z Rogowskim muszą
wysiąść z pociągu. Natomiast ja sobie mogę jechać dalej. W międzyczasie pociąg ruszył. Zaleski wyskoczył, a Felczak pozostał, by dopilnować wykonania zadań. Na stacji w Hatwan Piasecki i Rogowski wysiedli, ale ten ostatni wskoczył do odjeżdżającego pociągu. W ten oto niespodziewany sposób, wbrew wcześniejszym ustaleniom, zamiast Piaseckiego w drodze do kraju towarzyszył marszałkowi Bazylii Rogowski. No, niedługo potem, na połowie może drugi między Budapesztem a Rożniawą, weszli do naszego wagonu cztery żandarmi węgierscy i zażądali ode mnie dowodu osobistego. Zdawało się, że mnie nawet już zabiorą z tego pociągu. Jednak i rzuciłem im tam jakiś mocny argument do rozumu i puścili mnie, oddali oni może jeść dalej. Do miasteczka, raczej wioski Pelszyc dojechaliśmy już szczęśliwie. Tam byłem umówiony z kierowcą i siedliśmy do taksówki, jedziemy dalej w kierunku granicy. I ten czas mi profesor mówi, że panie Staszku, ja zostawiłem w wagonie niedużą, ale ważną paczuszkę. No więc ja mówię, panie profesorze, nie ma problemu. My pędzimy równolegle z pociągiem, pociąg dopędzimy, on się zatrzyma na stacji, ja wskoczę do pociągu i paczuszkę odzyskam. I tak się stało, paczuszkę odzyskałem. No kiedy ją wziąłem do ręki, zaraz poznałem, co to jest. Było to 10 tysięcy amerykańskich dolarów. Od węgierskiej granicy, tą drugą myśmy tu przyjechali, wjechali w to podwórze tutaj. To jest dom Józefa Hudzieca we wiosce Twardoszyn. Z nim często jeździłem, który mnie przewoził przez Słowację. Tu kiedyśmy przyjechali w godzinach przedpołudniowych, weszliśmy do pokoju, zjedliśmy obiad, przespaliśmy do wieczora, a wieczór znów siedliśmy w samochód i tą drugą tutaj pojechaliśmy w kierunku granicy. Słowak nas podwiózł między wioskę Suchą Górę a Głodówkę. Tuśmy wysiedli i w kierunku północny zachód, przez teren słowacki. Szło się bardzo ciężko. Te słowackie zagony były bardzo takie wąskie, głębokie bruzdy, gdzie pod skorupą śniegu zaszranianego spodem była woda. Byliśmy tak taszczeli się po prostu powiedzieć jak bociany. Kiedyśmy się zbliżyli, przeszedłem granicę, może 2 metry dalej i mówię, panie profesorze, jesteśmy już na polskiej ziemi. Wtedy profesor uklęknął, odgrzebał rękami śnieg i zaczął całować tę polską ziemię. Tu był najniebezpieczniejszy odcinek, ponieważ tu wzdłuż tej rzeki chodził patrol niemiecki zawsze. No więc ja w ten czas przyszedłem tu, położyłem się na śniegu i obserwuję, czy nie ma patrolu. I właśnie w ten czas patrol niemiecki przez most przechodził i skręcił tu właśnie ścieżką, gdzie ja tu gdzieś leżałem na śniegu. Przeszli wobec mnie o jakie 15, może 10 metrów, no ale ja na śniegu spokojnie sobie leżałem, oni przeszli koło mnie, poszli tam. No kiedyś oddalili się dalej, poszedłem tam, gdzie zostawiłem profesora i mówię mu, proszę wstawać, proszę iść za mną. Po przyjściu tu do tego domu, mieliśmy według planu, jaki założyłem jeszcze w Budapeszcie, mieliśmy się tu zatrzymać przynajmniej dzień i noc, żeby wypocząć. A dopiero później mieliśmy jechać na szaflary. Natomiast brat mówi mi, że niebezpiecznie jest u niego ze dwóch względów. Jedno, żeśmy zrobili ślady z granicy, może za chwilę przyjść patrol za śladami z psem, a do drugie w moim domu kocie gestapo zrobiło na mnie. Zostałem przez kogoś zdradzony, gestapo mnie czeka. No więc narada krótka i uzgodniliśmy, że tak samo u brata jest niebezpiecznie, bo oni mogą do brata przyjść szukać. Więc wtedyśmy zadecydowali, że przejdziemy do innego budynku, do mojego kuzyna z Korusy Karola i że natychmiast opuścimy Chochołów i udajemy się zaraz po odpoczynku króciutkim na szaflary. Przeszliśmy tam pomiędzy budynki,
na drugą stronę wsi. Tam się zatrzymaliśmy może godzinę, półtorej. Przez tak długi czas, dopóki ja tam sąsiada nie zorganizowałem, żeby zaprzągnął kunika i żeby nas wniósł. Jak wiedziałem, że już ten furman przejechał główną drogą, tak my z profesorem i Drogowskim udali się przez pola aż do Beskici. Myśmy szli przez pola w poprzek, natomiast furman jechał drogą, no bo przez pola tam właśnie głębokim nie można było. W cichym, wymurzonym miejscu myśmy wcześniej zaszli, ale kiedy dojechał furman, wsiedliśmy na wóz. Naturalnie siadł tylko profesor Rogowski, a ja wszedłem w przodzie z latarką, że ewentualnie jakby był jakiś patrol niemiecki czy żandarzy tam nawet w polskiej policji, no to że ja dam latarką znać, oni z wozu wysiedną i gdzieś tam za budynkiem się schowają. No a furman się będzie tłumaczył, że jedzie z chorym koniem do Nowego Targu, do weterynarza. No a jeśli nic nie będzie, no to wszystko się odbyło spokojnie, żadnego myśli, zajechaliśmy szczęśliwie. Podjechaliśmy prawie tu pod stację wcześnie rano, jeszcze było ciemno. Na stacji nie było nikogo, więc szedłem do poczekalni. W kasie kupiłem 3 bilety do Krakowa, a profesor z Rogowskim to pod tym zadaszeniem tam zaczekali. Nie czekaliśmy długo, bo nadjechał pociąg z Zakopanego w kierunku Krakowa. Pociąg prawie że pusty jeszcze. Siedliśmy i marszałka zawiozłem do Warszawy. Października 1941 roku Śmigły powrócił wreszcie do Warszawy. Jakże innej od tej, którą opuszczał przed 2 laty. Początkowo zamieszkał w należącym do podchorążego Stanisława Jasińskiego składzie używanych mebli mieszczącym się w oficynie domu przy ulicy Marszałkowskiej. Opiekujący się nim Marcin Zalewski po kilku dniach załatwił mu wygodniejsze lokum u generałowej Marii Maksymowicz-Raczyńskiej, mieszkającej w tej oto kamienicy przy ulicy Sandomierskiej 18. Wieczorem 3 listopada przybyli obaj z Marcinem. Z drzwi wejściowych zdjęłam tabliczkę ze swoim nazwiskiem. Chodziło o to, aby nikt z przybywających nie wiedział, u kogo odbywają się spotkania. Gościom drzwi otwierała moja zaufana służąca, Ruzia. Jednym z pierwszych ludzi, którzy widzieli Śmigłego Rydza w Warszawie, był pułkownik Radwan Pfeiffer, który po katastrofie wrześniowej 1939 roku pozostał w kraju i prowadził tam wielostronną działalność konspiracyjną. O oczekującej nas rozmowie z marszałkiem poinformowałem Łukasza, kierownika naszej grupy piłsudczyków. Był tym wstrząśnięty. Wiadomość o przybyciu marszałka do Warszawy zrobiła na nim niesłychane wrażenie. Kiedy przybyliśmy na miejsce, marszałek już nas oczekiwał. Rozmowa po krótkim wstępie zaczęła się relacją Łukasza o ogólnej sytuacji politycznej, a naszej, piłsudczyków, w szczególności. W tej rozmowie Łukasz wyraźnie dawał do zrozumienia trudności, z jakimi musimy walczyć. Bez pewnych kontaktów z zagranicą, łączności technicznej i prawie bez prasy i bez pieniędzy. Raz tylko widziałam marszałka załamanego. Było to tuż po drugiej wizycie Łukasza, który bez ogródek przedstawił mu opinię społeczeństwa. Śmigły powiedział wtedy: życie mi obrzydło, słońce mi obrzydło. Czuję się jak w beczce nabitej gwoździami, a jednak nie mogłem inaczej postąpić. Mówią, że powinienem był się zastrzelić albo dać się wziąć do niewoli. I cóż by to dało?
Chyba całym moim życiem udowodniłem, że śmierci się nie boję. Jechałem na ratunek. Wierzyłem w swój autorytet za granicą. Wierzyłem w sojuszników, ich honor i pomoc. Zdradzono mnie. Tymczasem główny organizator powrotu Śmigłego do Polski, Julian Piasecki, w konspiracji używający pseudonimu Wiktor, a także Stal i Bogusław, przedarł się w ślad za Śmigłym do kraju i został przy nim do końca. O wszelkich dalszych posunięciach marszałek już tylko był informowany przez Piaseckiego, który też ściśle rozpracowywał plan marszałka, przy którym Piasecki wykonywał rolę jakby szefa sztabu. Piaseckiemu przyświecał plan zogniskowania całej pracy Piłsudczyków w swoim ręku. Twierdził, jak pamiętam, że tak jak było przed wojną, było dobrze. Więc i on ma zamiar kontynuować pracę ozonu. 27 września 1941 roku generał Władysław Sikorski, strażnica, pisał w depeszy do komendanta głównego ZWZ generała Stefana Robeckiego Rakonia i do delegata rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj Cyryla Ratajskiego. Otrzymałem wiadomość, jakoby marszałek Śmigły Rydz udał się do Polski z zamiarem pracy powstańczej. Nie przypuszczam, aby wiadomość ta była prawdziwa. Znając sytuację w kraju, nie sądzę, aby Śmigły Rydz znalazł oparcie i możliwość pracy w waszych szeregach. W wypadku jednak pojawienia się Śmigłego Rydza w Polsce polecam. Po pierwsze, oświadczyć marszałkowi Śmigłemu w imieniu moim i rządu RP, że obecność jego w Polsce wysoce utrudnia nam pracę i może wprowadzić szkodliwe dla sprawy podejrzenia i tarcie. Po drugie, zażądać w imieniu rządu RP opuszczenia przez niego terytorium Polski i udania się, w myśl wydanych już zarządzeń, do Stambułu, skąd na czas wojny będzie przewieziony do południowej Afryki, jako gość rządu Wielkiej Brytanii. Po trzecie, należy podkreślić, że rząd RP oczekuje od marszałka Śmigłego Rydza zrozumienia wyjątkowej sytuacji i podporządkowania się jego rozkazom. Stwierdzam stanowczo, że marszałek miał zamiar podporządkować się ówczesnym władzom londyńskim i krajowym, a po odpoczynku i rozejrzeniu się w sytuacji spotkać się z Grotem. Innego zdania był pan Julian Piasecki i na tym tle dochodziło do słownych utarczek między obu panami. Ponieważ miałam możliwości kontaktów z Grotem, który bywał u mnie od czasu do czasu, zostało ułożone między marszałkiem Śmigłym Rydzem a mną, że w pierwszych dniach grudnia zaproszę Grota do siebie. Czy doszło więc do spotkania marszałka z komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej generałem Stefanem Roweckim Grotem? Na ten temat toczą się spory wśród historyków i publicystów. Według jedynej istniejącej na ten temat relacji do spotkania miało dojść w listopadzie 1941 roku. Właśnie tutaj, na ulicy Marszałkowskiej 4, w mieszkaniu Marii Bauer, w jednym z lokali konspiracyjnych Grota. Niektóre źródła sugerują, że jednym z głównych inicjatorów spotkania był pułkownik Emil Fildorf, oficer Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, który w kontakty z OPW nawiązał jeszcze na Węgrzech. Czy tak było w rzeczywistości? Nie mamy potwierdzenia w materiale źródłowym. Jeżeli do spotkania nawet doszło, to jak mówi profesor Tomasz Szarota, obie strony zachowały pełną dyskrecję. Dnia 27 listopada, późnym wieczorem, marszałek niespodziewanie zachorował. Choroba trwała 4 dni. Cały czas był przytomny. Przyjmował odwiedziny bliskich ludzi, Marcina, Juliana, Witkowskiego. Leczyli trzej lekarze, panowie dr Piasecki, dr Roguski i dr Trzebiński, który zrobił elektrokardiogram. Po wykonaniu badania dr Trzebiński w rozmowie ze mną powtarzał, że zdawał sobie sprawę, że pacjent należy do wojskowych wysokiej rangi, ale nie przypuszczał, że to jest on. Trochę mi było wstyd, że ja do tej pory nie wiem, kim jest mój pacjent. Aż dr Trzebiński w dalszej rozmowie zdradził, że poznał w osobie chorego samego marszałka. Dnia 2 grudnia nad ranem Marcin zapukał do mych drzwi, mówiąc: proszę pani, jest źle. Obie z Ruzią byłyśmy natychmiast przy łóżku chorego, który miał silne bóle w klatce piersiowej. Był przytomny.
Zgodnie z zaleceniem lekarza zrobiłam zastrzyk morfiny i pobiegłyśmy do kuchni, aby napełnić termofor gorącą wodą. Zanim zdążyłam to zrobić, wpadł do kuchni Marcin z okrzykiem: proszę pani, już! Wbiegłam do pokoju. Marszałek już nie żył. Odmówiliśmy modlitwy i zamknęłam mu oczy. W kilka dni po śmierci marszałka przybył do mnie doktor Piasecki z dokumentem napisanym na prawdziwym pergaminie. Dokument ten, wypisany pismem ozdobnym, w trochę pompatycznych słowach mówił, że drugi marszałek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Edward Rydz Śmigły, zmarł na angina pectoris. Rozpoznanie to nie wydawało mi się słuszne wobec wyraźnego elektrokardiograficznego rozpoznania zawału. I pod nazwiskiem Adama Zawiszy został pochowany na Powązkach. Mimo zniszczenia i spalenia Warszawy przez hitlerowców, w tym oto kościele pod wezwaniem świętego Michała zachował się oryginalny dokument związany ze śmiercią marszałka. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy zachowały się księgi zgonów parafian z lat 1941-42? Tak, są nawet starsze, o kogo pan chodzi. Akt zgonu, tak? Tak, akt zgonu Adama Zawiszy. Akt zgonu Adama Zawiszy. Tak jest. Adam Zawisza zmarł 2 grudnia 1941. Dnia 6 grudnia rano, po nabożeństwie w kaplicy cmentarnej, trumnę ponieśli na swoich barkach m.in. ksiądz dziekan Zapała, Julian, Marcin i pułkownik Polaj. Za trumną szła grupka podkomendnych i dwie kobiety. Krewna Marcina, u której mieszkał Julian i ja. Po kilku dniach, razem z Żermeną Trzeciakową, przyniosłyśmy i postawiły na grobie żołnierski krzyż z nazwiskiem świętej pamięci Adam Zawisza. Był marszałek Śmigły Rydz postacią niewątpliwie tragiczną. Klęska wrześniowa 1939 roku odbiła się bolesnym echem świadomości narodowej Polaków. Pełna urazy, oskarżeń i pretensji. Przede wszystkim do tych, którzy II Rzeczpospolitą rządzili. Budowano mit zaniedbania, a nawet narodowej zdrady. Powojenna propaganda komunistyczna robiła wszystko, aby w oczach społeczeństwa zdyskredytować dorobek II Rzeczpospolitej, czyn zbrojnej armii i postawy dowódców. Najbardziej zaciekle atakowano Edwarda Śmigłego Rydza. Jego buława marszałkowska i tytuł naczelnego wodza stanowiły bowiem symbol narodowej niepodległości. Był czas, kiedy jego nazwisko próbowano wymazać z kart naszej historii. Jakby na przekór temu rodziła się i krzepła, będąca niewątpliwie wynikiem społecznej potrzeby, legenda naczelnego wodza, który opuścił wojska, by potem wrócić do okupowanego kraju jako szary żołnierz.